coroczne święto włocławskiej kultury. Pozwoli pan, że i ja ze swej strony.
być poważne. Niech i mnie będzie choć jeden razik. Kiedy nic nie widać, panowie, i nawet nie wiadomo, co się bieli, kobieta czy poduszka. Cicho, idę ktoś. Dowiedziałem się z gazet, że są panie zainteresowane dostawą desek. Zaprawdę bywa tak, przyznajmy, choć nie smak, że władzy Boga albo szatana czasami ludziom brak. To może tylko trafa, bo taki kiepski świat, lecali głosem z wielkim patosem, poszłaby szarami brać. Lecz cóż, gdyby starcie znać, gdzie żegnać, komu dać. Co tam siedzi na szczycie waszego stołu. No tam nie machajcie, tylko chodźcie tutaj. Wy, wy. A wy, wy. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Nazwisko. Wyrażenia zapomniałem. Imię. Piotrusiu, co ty tu robisz na tej sali? Ja przyznam się, że ja sam. To od dziś będziesz sekretarzem generalnym włocławskiej kultury. Brawo! Ja bardzo dziękuję. O uposażeniu pogadamy w komisji. Proszę państwa, dziś mieliśmy okazję zobaczyć w mini pigułce to, co dzieje się we włocławskiej kulturze. Nie sposób przedstawić wszystkiego, nie sposób wymienić wszystkich, którzy mają swój wkład w jej rozwój. Ale jest to również moment, w którym nasuwają się refleksje. Jak bylibyśmy biedni bez takich ludzi, którzy tworzą, animują i popularyzują kulturę. I myślę, że ile byśmy nie wyrazili słów wdzięczności, to wszystkie one będą niczym w porównaniu do tego, co robią przez cały rok dla nas wszystkich, dla Wrocławia. W tym momencie dziękuję wam bardzo serdecznie za ten całoroczny wysiłek, choć wiem, że to była dla was ogromna przyjemność. Przy tej okazji jednocześnie nie można nie podkreślić ogromnej roli w popularyzacji świata kultury z Wrocławka bez udziału mediów. Mediom dziękuję za to, że są popularyzatorami, a niejednokrotnie mecenasami wrocławskiej kultury. Taki dzień jak dzisiaj oczywiście jest dniem, w którym cieszymy się, bo kultura
bawi, uczy i cieszy. I dzisiaj widzieliśmy cały przekrój od radości po refleksję i po elementy edukacji. Proszę Państwa, w takim dniu jak dzisiejszy mam zawsze ogromny dylemat, bo to jest dzień, w którym wyróżniamy, nagradzamy twórców kultury. I to są męki Dantara, bo w zasadzie powinni wszyscy dostać te nagrody, a rzeczywistość jest taka, że co roku pewna grupa osób. Także uważam, że wszyscy ci, którzy mogli przez cały rok działać na niwie kultury, są nagrodzeni, a tych, którzy dziś otrzymają nagrody i wyróżnienia, to jest kwintesencja wrocławskiej kultury. Proszę Państwa, po raz pierwszy w tym roku zmieniliśmy formę nagrody, która mam nadzieję, że na stałe zagości w wrocławskim samorządzie. Otóż dziś po raz pierwszy będę miał ogromną przyjemność wręczać laur prezydenta twórcą kultury. Proszę teraz o przedstawienie laureatów. Przystępujemy zatem do wręczania nagród prezydenta miasta Wrocławek w dziedzinie kultury. Na scenę zapraszam przewodniczącą kapituły panią prezydent Wandę Muszalik. Pani prezydent wraz z panem prezydentem Andrzejem Pałuckim uhonorują tegorocznych laureatów. No i stopniujemy napięcie. Najpierw przyznamy wyróżnienia. Pierwsze wyróżnienie otrzymuje Marta Gniewecka. No widzę, że laureatki chyba nie ma z nami, więc nagroda zostanie przekazana. Marta Gniewecka od wielu lat śpiewa i komponuje. Jest wielokrotną laureatką konkursów wokalnych, m.in. Festiwalu Piosenek Marii Rodowicz i Międzynarodowego Konkursu Piosenki w Koninie. Kolejne wyróżnienie wędruje do Natalii Mrozińskiej. Prawdziwa pasjonatka tańca. Trenuje różne style, disco dance, freestyle, hip-hop, jazz, taniec klasyczny. Zdobyła dotąd 41 medali na ogólnopolskich turniejach i konkursach tańca. Kolejne wyróżnienie, Julia Balcerowska. Związana z Teatrem Ludzi Upartych, w którym zagrała m.in. profesorkę w Mistrzu i Małgorzacie i Agafię Tichonownę Bożenku, laureatka ogólnopolskich konkursów recytatorskich. Jarosław Czerwiński. Opublikował blisko 35 tysięcy zdjęć w wielu ogólnopolskich gazetach i czasopismach. Członek rzeczywisty fotoklubu RP, laureat wielu konkursów fotograficznych. Kolejne wyróżnienie, zespół Fanny Kaplan. Inicjatywy Wojtka Hankao i Jacka Piotrowskiego. Grają elektrycznego bluesa z domieszką funky, boogie i country. Atutem zespołu jest oryginalne brzmienie i polskie teksty piosenek. Aleksandra Piernacka. Od 2010 roku organizuje wrocławskie spotkania skrzypcowe, konkurs o zasięgu ogólnopolskim.
Dzięki realizacji tego projektu uczniowie mają możliwość prezentacji swoich osiągnięć artystycznych oraz konfrontacji ze swymi rówieśnikami z innych szkół muzycznych. No i kolejne wyróżnienie, Radosław Salamończyk. Wziął udział w 18 premierach Teatru Scena. We wszystkich realizacjach obsadzony był w rolach pierwszoplanowych, wielokrotny laureat konkursów recytatorskich. W tym roku zajął pierwsze miejsce w eliminacjach wojewódzkich ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego i tym samym uzyskał kwalifikacje do przeglądu finałowego, który to odbędzie się w czerwcu. I tak pierwszą kategorią jest literatura. W tejże kategorii nagrodę otrzymuje Andrzej Adamczyk. Widzę, że nagrodzonego chyba też dzisiaj niestety nie ma z nami. Andrzej Adamczyk to autor wyjątkowego albumu Zapomniany świat Boma, w którym zgromadził zebrane w ciągu kilkunastu lat dokumenty i wspomnienia o fabryce, która na stałe wpisała się w historię Włocławka. Kolejna kategoria to muzyka. W tej kategorii nagrodę otrzymuje zespół Blue Sounds. Jeden z najbardziej cenionych zespołów bluesowych w kraju i jeden z najczęściej koncertujących. Ich debiutancka płyta sprzed 6 lat miała nawet swoje japońskie wydanie. Każdy z muzyków tego zespołu to indywidualność, a utwory zachowują specyficzne brzmienie i charakter, tworząc niepowtarzalny styl zespołu. W kategorii taniec nagrodę odbierze Tomasz Keta Krajewski. Swoją wszechstronność taneczną nieraz udowadniał podczas licznych konkursów i zawodów tanecznych. Od 2004 roku występuje w musicalach Metro i Romeo i Julia w Teatrze Buffo. Jest autorem projektu Szachmat, który pomaga młodym ludziom poszerzać ich życiowe horyzonty oraz propaguje takie wartości jak równość, szacunek, przyjaźń. W kategorii plastyka nagrodę otrzymuje Adam Zapora. Rozwija swój język plastyczny, swój styl, który znajduje uznanie wśród kolekcjonerów i amatorów sztuki na całym świecie. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych w USA, Meksyku, Irlandii, Niemczech i Polsce. I kategoria teatr i film. W tej kategorii nagrodę otrzymuje Teatr Ludzi Upartych. Jest jednym z najstarszych zespołów amatorskich w Polsce. Wychował wiele pokoleń ludzi sceny i widzów. Zespół nieustannie ewoluuje artystycznie, zyskuje nową, młodą widownię i utrzymuje niezmiennie bardzo wysoki poziom. No i pora na kategorie specjalne. Jedną z takich kategorii jest Odkrycie Roku. W tej kategorii nagrodę otrzymuje Natalia Idzikiewicz. Domyślam się, że obowiązki kulturalne
powstrzymały niektórych z naszych zdobywców nagród, a Natalia Dzikiewicz to uczennica drugiej klasy gimnazjum Włocławskiego Długosza. Od roku 2012 występuje w serialu Ja tu mam szczęście, emitowanego w drugim programie Telewizji Polskiej. Pokonała na castingu ponad 4000 kandydatek, aby otrzymać tę rolę. W kategorii Wydarzenie Roku nagrodę otrzyma Fundacja Samotna Mama, Pałac Bursztynowy za Festiwal Włoskiej Muzyki Operowej Belcanto w Warszawie. Się do popularyzowania włoskiej muzyki operowej. Wspiera młodych ludzi w rozwijaniu pasji i talentu, poszerza horyzonty muzyczne, ułatwia dostęp do muzyki klasycznej włocławskim melomanom. W kategorii Promocja Miasta nagrodę odbierze Aurelia Kowalczyk. Coś ważnego dla naszego miasta i wszystkie te wydarzenia dokumentuje. I specjalne podziękowania dla popularyzatorów kultur. Zapraszam na scenę pana Wiesława Rafalskiego, właściciela Radia Hit. Tysiące prób i spektakli, setki tysięcy widzów. To właśnie 60 lat Teatru Ludzi Upartych. Dziękuję póki co nagrodzonym. O, chwila dla tego